twardzielem. Trzeba być twardzielem. Słuchajcie, tutaj te teamy to oczywiście, no, nie oszukując się, czołówka Polski w tym momencie. No, jakkolwiek by to nie brzmiało, trzeba oddać chłopakom sprawiedliwość. Zagrali w eliminacjach. Nie było chyba większego turnieju w Polsce League of Legends, polskiego w 100% dla polskich drużyn. Chyba nie. Więc nie oszukujmy się, że właśnie tak na to wygląda i tak musi być, więc no... Różnie może się mówić, różnie może się uważać. Z tego co pamiętam, również i MYM brał udział i tutaj chyba właśnie była jakaś zamiana, bo to MYM, nie wiem czy MYM nie miał przyjechać czasem. Ja nie wiem. Tam coś się na pewno zadziało, ale no... Jest tak jak jest, także tutaj drużyny są naprawdę bardzo dobre. To są stuprocentowo polskie drużyny, sami tak, Polacy tak. W nich grają, nie ma tu żadnych graczy z zagranicy, także to jest podstawowa różnica z wszystkimi innymi turniejami, które tutaj pokazujemy i które się odbywają oczywiście. No i tak jak tutaj ktoś napisał, że chciał... Kurczę, ty... że MYM gra pewnie inny turniej w tym czasie. Bajkerze, czy my będziemy grali dzisiaj w LoL'a? Widzisz, ktoś dobrze stwierdził, że jak chcesz czapę, to najlepiej, żeby to była czapka Teemo. Nie mam czapki Teemo. A to tam chłopaki chyba mieli jakąś czapkę, nie, wiesz? Nie, ja czapka Teemo do mnie nie przemawia. Ale czemu? Jest, nie wiem, no nie przemawia. No nie chcesz promować League of Legends, no wiesz co? Promuję. No taką czapką na pewno nie. Mam sobie tu tak jakieś oczka dorysować? Nie, możesz sobie takie te gogle założyć jeszcze na czapkę i wtedy no prawie jak Teemo. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień zamknięty jeszcze na targach. To jest dzień dla prasy, dla gości takich zaproszonych specjalnie, więc dzisiaj mało jest widowni, chociaż troszkę ludzi tutaj stało. Myślę, że całe obie drużyny mamy. 20-30 osób oglądało w pewnym momencie, ale jutro jest już dzień otwarty, gdzie każdy może przyjść i zobaczyć. Ale zaraz będziemy pokazywać następny mecz. Tak, czyli ostatni mecz dnia dzisiejszego. Clan CPL Poland kontra CW. Cabin in the Woods. Horror. Z happy endem czy bez? Zobaczymy. Zobaczymy. Jeżeli Jokis, który zmienia nika na Joki Dali, będzie grał Nidalką, to może być ciekawie. No dobrze, chyba polecimy. No i chyba już będziemy startować tą naszą ostatnią grę. Ale to wbrew pozorom ma bardzo głębokie podłoże. Bo kiedyś za czasów StarCrafta Brood War'a Alt plus U, O startowało grę. Aha. A, widzisz? Widzisz? Nie wiedziałeś. Nie wiedziałem. Dobrze. Słuchajcie, możemy w takim razie przełączyć na lobby. Jesteśmy na banach. Zaczynamy w takim razie. Rengar został zbanowany jako pierwszy. Nie lubią kota. Miał? To było takie... Miał? Po raz szósty? Tak. No jest tak samo. Oni już mogą iść do knajpy dzisiaj. No, ze Zrealem. Cybersport mieliśmy otwarty, zgadza się. Już to minimalizujemy, żeby było wszystko w porządku. Ezreal również, ale on niego nie wpuszczą do knajpy, jest niepełnoletni. Shen stanie na bramce. Tak. Co tam dalej? Także no, na razie bez zaskoczenia. O, i jest ta Orianna. Malfajtos. Malfajty! Fighting! No, jeżeli nie Malfajt, to od razu myślę, że CPL tutaj się skusi na niego. Chyba, że będzie to jakiś inny, bardziej znaczący ban. Dowiemy się wkrótce. Soon. No, już tylko 5 sekund, także... Soon, my apprentice. Soon. No, jednak Karthus. Ale zobacz, że od razu first pick na Ewelinę. O, ależ to... No, to będzie fajne. Main god. Main god. No co zrobisz, no nic nie zrobisz. Chociaż tyle dobrze, że jest to Ewelina, a nie wiem, jakaś Morgana. A ja wiem, że dzisiaj było grane, ale nie powiem co. No i cóż, mamy Korkiego i Skarnera na razie kontra Ewelina. Gdzieś już to widziałem. Tak, gdzie to było? Chyba w poprzedniej grze. Co po drugiej stronie dla CPL-a w takim razie?
dowiemy się za momencik. O, no Sona no na pewno. Nie. No to, to było oczywiste. Ksena, wojownicza księżniczka? A, no Ksena to jakby, o, no proszę, bardzo, bardzo pewnie się czuję. Zalokowana. CPL. Tak jest, zalokowana Sivirka. No i to jest jakaś odmiana, chociaż no tutaj Sivirka chyba w starciu z Korkiem, no nie bardzo, ta Walkiria to będzie przeszkadzać. No i teraz jak się zastanawiają gracze Kabinduc, czym tutaj lepiej skontrować tą Ewelinę? Leona. O, Leona jakby doszła jeszcze tutaj do całości, no. Ale wiesz co, tutaj oni chyba obydwa teamy siedzą w tym momencie tyłem do Delebimu, więc nie musimy chyba tak tego delaya strasznego robić. No ale zrobimy na wszelki wypadek z minutkę chyba zrobimy, żeby no nie chciało im się tak za bardzo, to, żeby ta głowa im tak nie latała, wiesz. No i jest zalokowana Leonem. No to mamy Leonem po raz pierwszy i po raz pierwszy Sivir i po raz pierwszy może Ewelina. Pierwszy albo niekoniecznie Ewelinę. Bo nie wiadomo, tam były te poboczne gry, może tam Ewelina już grała. Na streamie. Na streamie, no, już będzie. O! Nie, to takie nie, no, trollowanie. Czyżby to był taki troll? Trollowanie. Nie wierzę. Jokis nas trolluje i to pewnie będzie Nidala znowu. Co to się innego mogło być? No. Po to sobie Nika zmienił na Joki Dali, żeby jednak tą Nidalą zagrać. Wcale to nie była podpowiedź z tego co widzimy. No ale zobaczymy co. Ojojoj. Naprawdę? Serio? A Kali to ja już no. O kurczę, no więcej bardzo, niż pół roku temu chyba nie widziałem. Bardzo dawno nie było jej nigdzie. A nie, przepraszam, widziałem ją na ECC Polska. Tam był jeden taki mecz, gdzie Akali była brana. Na topa. A pomyśl, jak była Ari i Akali. Mhm. No tutaj tu właśnie była Akali chyba na topa, nawet na ECC chyba była brana. No dobrze, 10 sekund pozostało. No i została ta Akali, no to ciekawie się będzie tutaj ta rozgrywka zapowiadała. Będzie interesująco. Kilka nowych postaci się tutaj pojawiło. Może być fajnie. No więc słuchajcie, ostatnia gra za momencik się rozpocznie. Rzeczywiście dzisiaj już więcej nic nie będzie. Jutro od rana, od mniej więcej 9-10 rano zaczynamy. Dokładną godzinę oczywiście będziecie mieć podaną. A teraz, no cóż, pozostał nam ostatni meczyk, w którym oczywiście CPL gra z CW. My ten począteczek przeczekamy, damy troszkę czasu na delaya tak naprawdę. No i teraz zobaczmy, co się tutaj dzieje. Ewelina pójdzie na środek, Nidala na topa, no i będzie Sivirka na dole atakowała. Ten bumerang, ja uwielbiam tego skilla. Tak, ale właśnie tutaj wydaje mi się, że bardziej na przykład Sivirka by się zgrała z Leoną, czy Tarikiem, czy kimkolwiek, czy nawet Zyrą, która ma snera. No bo on, Sona, no ona oczywiście pogra trochę, tam jakiś damage na pewno będzie zadawała, ale nie ma jak dobry stan czy snare i do tego boomerang Blake, który przechodzi w jedną, w drugą stronę i zadaje naprawdę spore obrażenia. Mm-hmm. No dobrze, ładujemy się już, będziemy mieć oczywiście momencik delaya, tak jak powiedzieliśmy, przeczekanie, żeby spokojnie gra się rozpoczęła. No i teraz patrząc na drugi team, Skarner, no Leona, dobra inicjacja, jeżeli trafi oczywiście. Nie, zastanawiam się bardzo, jak ta Akali się pokaże. Tu jest dużo burst damage'u tak naprawdę. I teraz, no bo i Korki, i Akali bardzo dużo obrażeń robią. I do tego jeszcze dołożmy Aniwie. Naprawdę wygląda to mega, mega groźnie. No Leona jeszcze przede wszystkim, jeżeli trafi ultimate'em, no i tak powiedzmy, że chociaż zestanuje jedną osobę i zesluje ze dwie, to może być naprawdę bardzo fajnie. No. Liczymy na to, że wiesz, będzie ciekawa. Do tego jeszcze Anivi, potem Multi. Mm-hmm. No. Jest tutaj co robić, jeszcze unieruchomienie przez Skarnera tak naprawdę, więc jest naprawdę interesująco. Po drugiej stronie no, wydaje mi się, że dużo będzie zależeć też od Eweliny, która musi złapać parę killów. Dobrze by było, żeby jej się to udało. Na pewno. No, jeżeli ona tutaj na samym początku będzie
nie będzie sobie radziła, no to w późniejszej fazie będzie jej trochę ciężej. Mm-hmm. Także no, Ewelina zobaczymy, ma utrudnione trochę jak zadanie. Ten Maokai, na którym niestety przejechało się dzisiaj w dwóch meczach bodajże, tak Maokai nie bardzo. No ale nie, chyba nie w każdym tak niedobrze było. Nie pojawiły się te sytuacje kłopotliwe, gdzie on rutował nie te osoby, co trzeba. No tak, to wracasz do sytuacji tej pamiętnej z rozpoczęciem walki na korki. No tutaj może być taka sytuacja, tutaj wiesz. No zobaczymy, czy Kacej będzie chciał tutaj zainicjować walkę na Korkiego, który odfrunie Valkyriom i pociągnie go za sobą. Mają bardzo ciekawego połka, no bo jest i Sywirka, i Nidala. Dwie daleko zasięgowe skille, które zadają dużo obrażeń, którymi będzie można denerwować, więc to na pewno się przyda. No i do tego dokładamy oczywiście Sonkę i Maokaja, więc w miarę ciekawie to wygląda z obydwu stron. Więc jeszcze raz CPL kontra CW. Ewelina Sona, Sywir, Maokai i Nidalka, jak widzicie, kontra Skarner, Korki, Akali Leona i oczywiście Anivia. Tak, to my tutaj patrzymy zacznę. Znowu jak zwykle buty, poty, jakieś inne dziwne, fajne rzeczy. No, w międzyczasie oczywiście widzę, że już tutaj wszystko się dzieje. Co ja zrobiłem? No, prawie ci wyszło. Poczekaj, ta idzie na dół. A to do góry. O i super, normalnie, ja nie wiem, jak ty ale sobie wiesz, świetnie z tym radzisz. Tak. Muszę jakieś korepetycje chyba brać. Zobacz, jest pomarańczowy wardzik. Gdzie jest pomarańczowy wardzik? Na Lyonce. O, no proszę, to jest raczej różowe albo coś takiego. No, może być i pomarańczowy, daruję ci dzisiaj. Czepiasz się, wiesz. O, oczywiście, że jest magentowy. Jest co? Magentowy. Selaver sobie spokojnie stoi na midzie, natomiast CW skupione bardziej przy swoim blue buffie. Tam gdzieś wardy jakieś stawiane, jakieś pułapki chyba od Nidalki. Tak jest. Także Nidalka będzie chciała wiedzieć, gdzie w danym momencie znajduje się jungler przeciwnika. To jest dobre. No tutaj można sobie te pułapki postawić, one sobie postoją. Ktokolwiek wdepnie, od razu wizja i wszystko jasne. Minions have spawned. Co prawda wychodzą dopiero z bazy, za chwilę wilki się pojawią, więc synek rozpocznie. O, tu Zenith Blade brany jako pierwszy skill na Leone. To może być ciekawie. Dlatego Maokai rozpoczął oczywiście od Wrightów, ale przejdzie na wilki do Blue chyba. Chociaż nie, jednak Blue najpierw zacznie. Dopiero wilki. Czy był smite u Skarnera? Na razie jeszcze nie. Jeszcze nie, ale nie wiem czy będzie. Było. Jednak będzie. No i Maokai też chyba ze smite'em. Chociaż nie, musi tego smajta. Tak, musi być. I bum, prezent przyjęty, także można grać. Bardzo ciekawy top, Akali kontra Nidalka. Początek chyba będzie słaby troszkę dla Akali. No ta Nidala może spokojnie tutaj połkować przeciwnika właśnie, mając ten zasięgowy atak. No to może być ciężkie. Ona poszła w tą aurę leczącą, dobrze widzę? Tak. Więc zobaczymy. No nic, lecimy z ostatnią grą. Kiedyś musi ona nadejść w dniu dzisiejszym i kiedyś będzie musiała się skończyć. Korkil z Leoną kontra Sywirka i Sona. Ksena Wojewicza. Już pierwsze pingi tam na mida padły. Ja chyba za chwilę Maokai przyjdzie. No, to by było niezłe. Uwaga, wychodzi Maokai. No i teraz jest oczywiście zrutowany do tego wszystkiego. Dochodzi Slaver. Bardzo, bardzo duże obrażenia. No i Keep Me Alive zmuszony do flashowania. Ale bardzo ładnie zaczął rutować i uniknął dzięki temu. Tak, i uniknął stana. To było akurat całkiem nieźle pomyślane. No to jest właśnie to. Trzeba umiejętnie tym Maokajem tutaj tak manewrować, żeby nie dać się wciągnąć w jakąś niepotrzebną walkę. I teraz Jokis, bardzo niebezpieczna sytuacja. Jest jeszcze oczywiście kulka, przepraszam. Okrąg tutaj postawiony, ale widać, że Nidalka sobie mimo wszystko świetnie radzi, jeszcze odgryzając się spirem tutaj w czoło przeciwnika. No. Dzidunia, jak na to nie spojrzeć.
No i Korki tam na dole chyba nie przeżyje, jest first blood dla CPL-u. Szkoda, akurat nie zdążyliśmy tutaj przełączyć na to, tam Korki dostawał systematycznie możemy obrażenia. Możemy cofnąć, panie. Możemy cofnąć, byłoby fajnie. I tak nam tutaj no, oczywiście... Jeszcze troszeczkę. Bo Korki właśnie umiera. Ja to zrobię. O, dobra, teraz, no i zobaczmy dobrze. Tutaj, co się wydarzyło tak naprawdę. Tuki już przygotowane. Lapster tam oczywiście zagrywa swoje piosenki. Spory damage. No i teraz jest bardzo ładnie Ignite. Zagrany bumerang i do tego jeszcze Ignite, żeby nie dało się wyleczyć spota i mamy first blooda dla CPL. No ta Sivirka, ładnie tutaj zagrane to wszystko było. Bardzo ładnie. No i cóż, 1-0, 4 minuty, 1-0, gdzieś tam Skarner ledwo żywy schował się w krzakach, uciekł do bazy. A Jokis na razie, zobaczmy jak on sobie tutaj radzi. No jest 18-17 mimo wszystko, także no nie do końca chyba wychodzi tutaj to połkowanie z zasięgu, czy też rzucanie dzidami. Że na razie wszystko jest w miarę tutaj równo. 23-20 jest więc na topie. Więc Akali daje radę. Tak, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Na środku mamy 23-19. Delikatnie Ewelina to przegrywa. No i na dole Sywirka ciut lepsza od swojego przeciwnika na urfie. No cóż, zobaczymy co tam dalej się będzie działo, bo już Skarner wchodzi i schodzi do tego Maoka i znowu pingują gracze CPL. Wchodzi Kacej w tym momencie, no i jest oczywiście rut, ale dobra ściana od Aniwi, chociaż myślę, że to jednak nie pomoże. Będzie jajko, ale tutaj już Synek próbuje zrobić co tylko się da, ale mimo wszystko Salaver zgarnia kill, ale może być teraz niebezpiecznie dla niego, chociaż mocno obrywa Synek, no i będzie chyba drugi kill. No, Kacej biegnie i niepotrzebnie troszeczkę. Ach, mało brakło, żeby ten turret dokończył dzieła. Ale 2-0. 2-0 dla CPL. Szybkie 2-0 i no, ten ich setup wskazywał na to, że będą agresywni w early game'ie, że będą starali się wykorzystać burst, jaki ma Ewelina od pierwszych leveli tak naprawdę. Root Maokaja tutaj zdaje się być idealnym takim kombem, przynajmniej w tym momencie otwierającym, kiedy jeszcze to nie jest to tak problematyczne. No i dwa razy na środku jest kill. Aniwia bez jajka w dodatku, więc Ewelina no, zyskuje, myślę, tutaj sporą przewagę na tej linii w stosunku do przeciwnika. No, zobaczymy, jak to pójdzie na górze w takim razie. Tutaj cały czas, oj, tam na dole znowu się coś dzieje i znowu umiera w tym momencie Korki. Nie zdążyłem kliknąć. No to trzeba wrócić. I znowu leży. No i znowu leży. No ile razy będzie umierał? Już jest. No i dobra, zobaczmy, co tutaj tym razem się znowu wydarzyło. Jest Boomerang Blade, jest jeszcze Ricochet i jest tutaj atak dobry od Leona, ale bardzo ładnie Tuki oczywiście robi tutaj blok swoim shieldem. No i teraz jeszcze jeden Boomerang Blade i dosięga dosłownie na samym końcu zasięgu tego skilla Korkiego. Wow. I mamy 3-0. Było nieźle. I Ksywirka 2-0, ładna farma, powiem szczerze. No 39-25 to jest całkiem nieźle, zwłaszcza, że no Korki już umarł dwa razy. Teraz tak ja w ogóle myślę, że to ulti Sywirki, oni mówią, nie wiem czy tu nie zobaczymy mocnego puszowania lane'ów za momencie, kiedy będzie ten szósty level, że no przecież ona tutaj może naprawdę wpłynąć na to, że linia będzie przepchnięta bardzo, ale to bardzo szybko. Teraz ładne zgranie w czasie. Wycofują się gracze CPL z dolnej linii. Tam Akali chyba dostała dzidą w międzyczasie, bo od razu aż zaświecił się jej portret. Więc no, Jokis na razie zobaczmy. Brutalizer na Nidalce, a Sywirka AD Nidalka się szykuje w takim układzie. Kupiła sobie lifesteala. Więc nieźle. 53-46 na topie, czyli Nidalka tutaj ma skromną przewagę. Kacej teraz czeka na kolegę z drużyny, żeby tutaj podebrać blue buffa. No może być dość ciekawe. No Aniwia bez blue będzie na pewno bardzo wściekła. Ona, oj, byłoby jej ogromnie ona ma co ciężko. Prawda Chalice, ale z blue buffem byłoby to oczywiście o wiele lepsze. Także zobaczmy, czy CPL zestiluje. Postawili sobie warda i już pulują w tym momencie.
golema. Są ładnie tutaj kryci. Co ciekawe, Skarner właśnie tutaj zmierza, ale będzie oczywiście za późno, żeby cokolwiek tutaj zrobić. No i zobaczmy. Jeszcze face check. I teraz tutaj 2 na 1 walka, Skarner ucieka. Jest ulti, jest szósty level, ale ewentualnie gotowy. To no. Chyba nic nie da tutaj. Jeszcze Leona wpada, złapany w tym momencie Selaver. No i bardzo, bardzo zła sytuacja dla Clampolan. Selaver ucieka, ale tutaj zostaje on rozstrzelany. No i jest 1 za 0 póki co, ale Anivia teraz jeszcze tutaj wpada, dobre crescendo. No i teraz bardzo mało brakowało, żeby ta Anivia zniknęła, ale jeszcze Leona dochodzi do tego wszystkiego i mamy drugiego killa dla Cabin in the Woods. No, sytuacja się troszeczkę odwróciła. No bo gdyby... Oj! Oj, bardzo ładnie Tuki teraz jest złapany. Jest oczywiście odpalony Gatling Gun i strzelają do siebie i Tuki, i Other Side. I mało brakowało, żeby Korki podzielił los Ezreala, ale mamy wyrównanie szybkie. No trochę, nie wiem, jak to się stało. Siły na zamiary. Tutaj niepotrzebnie był ten push na Skarnera, gdy tak blisko był Korki i Leona właśnie. Gdyby zadowolili się tylko tym blue i zeszli w dół na rzekę, zakończyłoby się bez żadnych killi, mieliby to blue i spokojnie graliby dalej. A tak, no, oberwali dość mocno, stracili to blue, stracili trzy postacie. Tak, trzy postacie aż stracone były tutaj przez Clan Poland. No i do tego naprawdę bardzo ładnie rzucony stan od Anivii tam w tego Ezreala. On też ledwo co dosięgnął, ale jak już sięgnął, to efekt był porażający. Zobaczmy teraz odpalone ulti, no i coś tutaj się zadzieje. A oj, bardzo mocna wymiana między Chokisem a Pegasem. Selaver jeszcze tutaj próbuje coś się zdziałać, ale już podchodzi Skarner, już podchodzi Anivia. Oj, teraz będzie tutaj face check, no ale Pegas chyba nie przeżyje, chociaż Skarner jeszcze bardzo ładnie wciąga. Tam Ignite chyba dopali tam Akali, ale jednak jeszcze nie, jeszcze Jida, ale za daleko, za daleko. Skarner teraz chyba nie dopadnie Jokisa. Nie, nie da się dogonić Nidalki. Nie da się dogonić Nidalki. Jest to mega, mega ciężkie. Oj. Zobaczmy, bo tutaj znowu też jakby po raz kolejny botlane tam obrywa. A Nidalka jeszcze drapie. No, ona tutaj chce Red Buffa podkraść. Proszę, proszę. Już nie widzą, już jej nie widzą, także nie wiedzą, że ten Red jest wciągnięty, chociaż teraz Skarner tutaj bardzo blisko. Ale zobacz, nie używa specjalnych skilli przez moment, tak, żeby mieć na wszelki wypadek. Podejrzewam. No i teraz czy... O, i Skarner teraz w bardzo złej sytuacji, jest od razu zamieniony Red Buff, Jokis, jest Red Buff, no a nim będzie na pewno kill i mamy 4-4, ależ tutaj Jokis no wykręcił swojego przeciwnika, można ale tak powiedzieć. Zobaczmy, bo jest... O, i będzie oczywiście ależ flash przeskok. Będzie. Eleganckie, super zagranie Nidalki, brawo. Jeszcze Jida. Ale w międzyczasie po raz kolejny umiera Korki i Leona również nie będzie miała szczęścia w tej walce. Ale to był mało kaj, 3 na 2. Na pewno zainicjował Rucy, boomerang za to poszedł, ależ Korki został stłamszony. No i oczywiście, oj, tam się znowu jeszcze gdzieś coś dzieje. Nidalka gdzieś dostała swoją porcję damage'u, no i wpada oczywiście Pegas z ultimate'em. Bierze rewanż za to połkowanie bezgraniczne tak naprawdę. Lavster zagrał swoją chyba ostatnią piosenkę z tego, co widzę po jego ilości many. Tak. Przynajmniej jak na teraz. No, no ale Turret leci. Chociaż Skarner jeszcze. No, Sona próbowała, no i udało się. Teraz oczywiście na sam koniec jeszcze przyspieszenie. Trzeba będzie wrócić do bazy, wyleczyć się, odrobić manę, wrócić z powrotem. No, Selaver teraz znowu trafiony, bardzo niebezpieczny jest teraz dla niego, no, ale odwrócił się swojego ultimate'a, będzie tutaj oczywiście jajko na Anivie, ale trzeba uciekać, bo już Skarner podąża, no, bardzo ładnie się odwrócił Selaver, chyba zdenerwował się tą Eweliną i stwierdził, że jednak, kurczę, coś za mocno ta Anivia chciała go tutaj zbić i postanowił, że ją trochę unieszkodliwi. Całkiem ładnie to wyglądało. Ładnie się odgryzł, ale zobaczmy, bo idzie Maokai, przemknął tutaj przez środek Leona również. Nadciąga Korki samotnie na dole w tym momencie. No, jest tutaj Ward, więc wie Selaver, co się dzieje. Jeszcze zarzucony boost do speeda na wszelki wypadek, żeby gdzieś tam dalej między turytami się ustawić. No i cóż, 6 do 5 po 12 minutach, ale mimo wszystko cały czas w miarę ta gra taka bardziej chyba agresywna niż niektóre, które dzisiaj widzieliśmy.
No, u góry coś się po raz dzieje. Kolejny jest akcja, Kacej za chwilę chyba będzie rutował, zobaczmy czy to będzie teraz, czy jeszcze nie. Teraz jest rut, jest oczywiście tutaj próba zniknięcia, ale to chyba nic nie da. Jest prezent, no ale nie podchodzimy po prezent, Jest dzid, ale nie trafiona i teraz Skarner podchodzi i zgarnia oczywiście gifcik, ale nisko nie zmieni dzida. Jest trafiony, Pegas, piękna dzida od dzidali można powiedzieć. Dzidala. Niech będzie i dzidala. O i teraz Selaver może być tutaj w bardzo złej sytuacji. Już wychodzi Serafin, ale jest ulti tylko spowolnienie, ale już Selaver odpala busta do speeda i ucieka. Zobacz, jeszcze przegnali Skarnera. Jeszcze tutaj No, zagrali ofensywną bardzo grę obydwa teamy, trzeba powiedzieć. Cisną bardzo mocno, teraz Leona z Korkim idą do góry. No, myślę, że będzie Jokis chyba leżał, coś tak mi się zdaje, coś tak przewiduje. Leona już wpada, i teraz będzie face check, jest od razu Ignite jeszcze w międzyczasie i leży Joki Dali. No ale niestety double buff dla Leone w takim układzie. Mm-hmm. I jeszcze Daret na środku, proszę. No troszkę. Cały czas wet za wet. Tutaj straciliśmy postać, no to tutaj pchnęliśmy. I zobaczmy, po czterech na środku w tym momencie skupionych. No i wygląda na to, że będą chcieli zrobić smoka. Kasej zniszczył Warda, więc można się oczywiście za momencik ustawić tam gdzieś, jest już na górze akcja i Synek zostanie chyba moment tutaj zdjęty do zera. Do tego jeszcze bardzo ładne crescendo na tego Korkiego i Korki leży jako drugi. Aniwia ucieka ile sił, ale tam jeszcze wyegzostowana, jeszcze Akali złapała w międzyczasie Ewelinę. No bardzo dużo ciekawych rzeczy tu się dzieje, jeszcze Lobster zgarnia killa na Aniwi, dochodzi do tego wszystkiego, jeszcze Kacej, Pegas próbuje swoich sił, no i teraz będzie wychodził z tej ochrony, ale to chyba nic nie da, tutaj bardzo dużo damage'u jest zadawane w tym momencie na Tukiego i Tuki nie przeżywa, Pegas ucieka, chociaż ta walka jeszcze się nie kończy, jeszcze ulti od Leony, ale jest Jokis, ale nie trafił tą dzidą, no ale teraz Nidala pokaże na co ją stać, jest pierwszy frag i za chwilę i drugi dla CPL-u. Ależ długa walka nam się trafiła, niesamowicie to wyglądało i jednak CPL dalej będzie kontynuowało smoka. To, co się nie udało za pierwszym razem, zrobią teraz. Zdążył już wrócić Skarner, który padł pierwszy, jeżeli chodzi o tamtą walkę, która pierwsza przy smoku się działa. Musi się cofnąć Sonka. No ale smoka chyba nie uda się wybronić i jest dla CPL-u. Także 15 minuta i 20 sekunda. Smok dla CPL-u, 12-8 dla nich, 6700 teraz w sumie golda. Przewagi mają. Także całkiem nieźle na razie. Póki co układa się ta gra. Boże, ta gra. Co ja mówię dzisiaj już naprawdę. Ta gra się nieźle dla nich układa. No i Civilka 4-2. Bloodthirster już tam pewnie z jakimiś stakami, ale zobaczymy. Nie, wydaje mi się, że świeżynka chyba. No, 3 dokładnie. Dopiero. No to świeżutki. Świeżo wykuty tam gdzieś u Kowala był. Także zobaczymy, co tam dalej się będzie działo, jeżeli chodzi o Clan Poland. Jokis się już przesuwa, no i tylko Keep Me Alive stoi na tym midzie. Teraz jeszcze Boomerang Blade, no ładnie trafiony, tylko pojedynczo. Teraz zobaczmy, bo rzuca się tutaj wir ataku Clan Poland. No i teraz jeszcze do tego dochodzi Selaver, ale Selaver tutaj za dużo nie pomoże. Tam dzida gdzieś poleciała w stronę Skarnera, ledwo przeżywa to. Zawodnik tutaj Cabin in the Woods, no zobaczmy Jokis tutaj próbuje manewrować. Prowokuje, pryka. Oj, dzida, ale taka coś nie bardzo trafiona, teraz Zenith Blade nie trafiona, ale Jokis automatycznie się wycofuje, zobaczył, że aż czterech przeciwników tutaj wsiadło na niego, no i... No, co za dużo, to niezdrowo. Chcieli tego Kuguara, czy jak to tam się nazywa, poujeżdżać trochę, ale się nie dało. Zniknął. No nic, 17 minuta gry rozpoczęta, a właściwie to już prawie 18. Środek na razie spokojnie. No, 3 wieże do zera. Jeszcze jak się patrzy na życie wież CPL-a, to są praktycznie nieruszone, więc jeszcze długo raczej nic z nimi nie będzie. Ewelina, co ona ma? Deathfire Gasp, proszę. To standardowo jednak tutaj. Deathfire Graspik jest jak najbardziej potrzebny. DFG. Ona wpadnie z ulta i
teraz oczywiście był Deathfire, gra z ulti Ignite i zobaczmy, że Anivia zupełnie bez szans. Raz jeszcze ulti oczywiście od Malakaja, tak na wszelki wypadek. Ale i mamy jednego fraga, ale Leona tutaj. O i jest ulti, ale no starczy czy nie starczy? Kacej jeszcze biegnie, ale już w tym momencie odpuścił sobie. No niebezpieczne wejście tej Leony było, trzeba przyznać. Dokładnie tak jak mówisz. To już było ryzyko, zupełnie niepotrzebne. Mogła zostać zabita, jeszcze jeden kill dla CPL-a w tej sytuacji. No i do tego oczywiście zużyte ulti, więc tutaj Clan Poland ma większe pole manewru w tym momencie. No chyba będą puszować tą wieżę. Przed 20 minutą jest szansa, że zdmuchną drugą linię obrony na środku. Ofensywny punkt. Bardzo ładny shield od Tukiego. No i teraz wpadają tutaj zawodnicy CW. Jest korki, odpala Gatlingana, sieka wszystko, co widzi na swojej drodze. Tuki próbuje się jeszcze ratować. Jeszcze jest rikoszet, jest jeden frag, ale Leona tutaj próbowała ładnie unieszkodliwić i kill mimo wszystko powędrował na konto Akali. Tam jeszcze mocno obity ten korki. No i zobaczmy, jest jeszcze Dzida. No ale tutaj jeszcze brakuje jednego tutaj pocisku i... Aj, zabrakło. No i niestety zabrakło. Selaver teraz spada do środka. Jest podpalony ulti przez niego. Cały praktycznie kombo zagrane, ale tutaj chyba nie przeżyje. Będzie kill dla Anivki. Zapewnie troszeczkę chyba się podpisał. Ale hitpointów mają naprawdę ogromną ilość. No, ależ ofensywna gra nam się tutaj zrobiła. Chyba jedna z najbardziej agresywnych gier, jaką mieliśmy w dniu dzisiejszym, naprawdę. No, tak mi się wydaje. To jest, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to jest naprawdę jedna z najbardziej agresywnych gier, jakie możemy obejrzeć mimo wszystko. To jest 26 killi w niespełna 20 minut. Mhm. A niektóre gry były, że po 20 minutach było 3-3. Dokładnie. Także tutaj jest to gra, która na pewno cieszy oko i mhm. jest to gra przede wszystkim agresywna, gdzie zawodnicy się nie boją. Oj, tam gdzieś Akali w okolicach Blue złapała Jokisa i będzie jeden, drugi, trzeci dash i fajnie gra ta Nidalka, ale też parę co najmniej razy za bardzo ryzykowała i to się zemściło. Tu jeszcze jakaś farma, jak rozumiem, była. Chyba że gdzieś przy teleporcie została złapana. No nic. CW będzie próbowało zebrać smoka, mam wrażenie, lada moment. Chociaż nie, to chyba jeszcze chwilka, zanim on się wskrzesi. Cofnęli się teraz na środek, czyszczenie wardów po jednej, po drugiej stronie. Celaver już tutaj jest. No i tam środkową wieżę wypadałoby wybronić. Przynajmniej tak mi się wydaje. To jednak jest walka z wiatrakami tak naprawdę. Bez tej Nidalki myślę, że w czwórkę nie daliby sobie rady, chociaż no niezły damage z tych Boomerang Blade'ów zadaje Sivirka w tym momencie. Ona ma Zilla, ma oczywiście Blood Thirstera. Ciekawe, ile już tych staków tam się nałapało. No zobaczymy. Też jakby w tym momencie szli przodem, do przodu panowie z CPL, ten środek no mocno też nadwyrężony, pamiętajmy, tutaj też miniony im podchodzą. Zobaczmy, bo jest inicjacja ze strony Maokaja, który jak widzimy przeleciał aż na drugą stronę lasu i ofensywne crescendo, no i sporo obrażeń z jednej, z drugiej strony. Teraz troszkę się Xena zapędziła, no i jeden za jeden wyszło ostatecznie. No wymiana... No niezbyt dobra, support za AD Carry to nie jest dobra wymiana mimo wszystko. No i tak jak mówiliśmy wcześniej o Maokaju, dobry flash spowodował, że no Akali nie dość, że nie umarła, to jeszcze Maokaj był w beznadziejnej sytuacji i to on musiał uciekać z tej walki tak naprawdę. Nie mógł zbytnio wesprzeć swojej drużyny do końca, tylko musiał się po prostu ewakuować, no bo no, nic innego mu nie zostawało. On tam stał między czterema przeciwnikami, więc był zupełnie bezradny w tym momencie. Skarne teraz niszczy Warda przy Drake'u, no i być może to właśnie CW tego Drake'a sobie zabierze, chociaż Jogis daje o sobie znać i rzuca Jidy i stawia pułapki. Do tego dochodzi jeszcze i Kacej, no ale no nie wiem, czy jest dobry pomysł, chociaż teraz jest dobra sytuacja, żeby tutaj zaatakować. Kacej wpada znowu w szereg zawodników. Czy nie za szybko odrobinę? Zaraz zobaczymy, padnie na pewno.
Teraz dochodzi Ewelina, idzie za nią. I bardzo duży damage było tej Eweliny, ale zobaczmy, czy uda się tutaj jeszcze coś zdziałać. Serafin umiera jako drugi. W międzyczasie bardzo dobrze Akali tam sobie poradziła z Sivirką, ale umarła od Sony. Tutaj jeszcze Joki zbiega, no i chyba będziemy mieli Ace'a za momencik. Zobaczmy, jest Skarnet, który tam odpala swoje wszystkie zdolności, ale chyba nie da rady. Quadra kill dla Selavera. Ależ tutaj pocisnęli gracze Clan Poland. Bolesne. Prawie 2000 golda ma Ewelina na koncie w tym momencie. Ale jak fajnie drapie tego tureta. Takie... jakiś taki dźwięk, no nic. Tak, taki dziwny trochę. Powolutku rysuje się już naprawdę konkretna przewaga CPL-ów. Tutaj jest Gatling Gun, jest od razu jeszcze flash do tego. No i jedna rakieta tutaj zmieniałaby troszeczkę przebieg, ale Selavera obroniony przez Jokisa. Tak, zasłonił go własnym ciałem, można tak powiedzieć. No i własnym futrem. Tak, i dali radę się wycofać. Phantom Dancer już na Sywirce. No, to już naprawdę moc, jeżeli chodzi o tą postać. Vlad Tirster i Phantom Dancer. No, do tego ulti przyspieszające. Jednak Sona nie przeżyła tego. Ale chociaż teraz jest KC i będzie rewanż wzięty. Chociaż tutaj jeszcze jest Akali. No i Akali rzuci się oczywiście na tą biedną Nidalę, która raczej nie była w stanie niczego przeżyć. Teraz Sivirka próbuje tutaj swoich sił z Anivią i do tego jeszcze Akali. No bardzo ciekawie się to zapowiada. Tuki póki co zabija. Tam jeszcze KC próbuje łapać przeciwnika. Keep me alive, próbuje swoich sił. I double kill. Od tyłu. Wracający. Tam już nie było nawet gdzie na boki uciec, tak? Przyparta do muru Anivia i po prostu od tyłu odcięło jej najpierw ogon, potem pióra na grzbiecie, a na końcu głowę. Nie, została po prostu zniszczona. Oj, smok zabrany. No i teraz ucieka synek. Nie chciał tutaj wejść w konfrontację z przeciwnikiem. Sam Selaver jeszcze biega po dżungli przeciwnika. No zobaczmy, czy może dopadną, bo Selaver biegnie bardzo szybko tą Eweliną. No i zobaczmy, czy się... nie, jednak troszeczkę jeszcze zabrakło. Jeszcze troszeczkę movement speeda trzeba chyba dołożyć. No i cóż, CPL prowadzi. 11 tysięcy praktycznie jest golda przewagi dla nich. 24,5 minuty za nami. No i dużo killi, to co cieszy oko i teraz zobaczmy, bo tutaj będzie oczywiście Valkyria defensywnie, no i Kacej mimo wszystko jeszcze biegnie, teraz do tego wszystkiego dochodzi Akali, ale zobaczmy jaki burst posiada w tym momencie Selaver, no i on zupełnie nie przejmując się ani turetem, ani żadnym z przeciwników zgarnia double killa, teraz jeszcze jestem wciągnięty przez synka, usunie się troszeczkę do tyłu, żeby ewentualnie jeszcze coś zrobić, no ale to chyba będzie koniec Selavera, chociaż ulti, shutdown, do tego jeszcze Kacej zginął tutaj w pojedynku z Anivią, ale to na razie nadal nic nie zmienia. CPL zupełnie się tym nie przejmuje, przechodzi do ofensywy dalej, zgarniając i tureta, i najprawdopodobniej ten inhibitor, więc to nic się tak naprawdę nie zmieniło, mimo wszystko, że zginął jungler i pickery. No, została Sivirka, która spokojnie sobie dała radę zniszczyć i tureta, i przy okazji inhibitor. Ona tam szybko gra, żeby jeszcze w miarę uciec z tej sytuacji tam za Anivią, ale no ciekawie. No 25 minuta, prawie 26 minuta. Tam jeszcze, no Labster bardzo agresywnie chciał zaatakować, ale to mogło się dla niego bardzo źle skończyć. Tutaj jeszcze Tuki rzucał boomerang blade'em, ale gdyby został odcięty przez tą ścianę, mielibyśmy martwą Sivirkę. Pink Ward ustawiony, tak, proszę na bardzo. Na środeczku, ale to też ciekawe, tutaj... bo zaraz może być... No oczywiście właśnie. Była informacja, że ten Pink Ward tam stoi, więc Kazaj przyszedł sobie spokojnie po 25 golda. No, skoro leży na ziemi, to czemu nie można podnieść? Nic, że trzeba się 3 razy pochylić. Tak. No nic. Czy będzie Baron? Wygląda na to, że lada moment może to mieć miejsce. Jeszcze sprawdzony... Kacej teraz skanuje. Tak, scouting tutaj kompletny. Wykrył pozycję Barona, tak. No i zaraz pewnie po niego przyjdą. Coś zobaczymy, bo Ewelina gdzieś tam się zaczaja, proszę bardzo. Ona tutaj szuka, ona chce chyba tego kurkiego. Och, jak ona chce tego kurkiego. Zbliża się sama na pion. No i troszeczkę za blisko. No, jeszcze trochę.
A to jest ciekawe, ciekawe. Tutaj Selaver nie boi się. No i teraz jest tutaj akcja. Wychodzi Synek, dochodzi do tego wszystkiego Akali. No i teraz odpala się Ewelina i momentalnie fokusowany Pegas, ale ucieka, ucieka mimo wszystko. Poszedł za nim jeszcze Maokai, ale zobaczmy, chyba Maokai nie da rady. Jest zabity i do tego Skarner dosłownie na... Nie wiem, tam chyba 15 HP mu zostało. Nidalka również sfokusowana. No i Serafin wpada w to wszystko, ale mimo tego dwa kille, trzy będą kille dla Clan Poland i chyba ta gra będzie miała za moment swój koniec. No dokładnie, niesamowity burst od Eweliny. Dodatkowo jeszcze to, co dokłada tutaj Sywirka, która też teraz z ogromną prędkością, a tego jeszcze Last Whisper. O, leżdżida, ale leżdżida jeszcze. No i cóż, czwórką tutaj atakują, drugi inhibitor w tym momencie pada i zobaczmy, co jeszcze będą mogli tutaj zrobić. Puszują. Sivirka bardzo agresywnie, jeszcze zdążyła zabić, do tego jeszcze Skarner chyba nie przeżyje, ależ ta dzida nie trafiła. Jest double, przepraszam, jest bouncy, nie bouncy, boże, boomerang blade, co ja mówię dzisiaj. Ulti od Leony tutaj rozpoczynające ostatnią walkę chyba w tej rozgrywce. Nidala umiera. Również i korki bardzo szybko. Double kill dla Eweliny. Ewelina tam jeszcze szarżuje. Jest kolejny kill, ale w tym momencie dla Tukiego i triple dla Selavera. Kończący to spotkanie CPL bez straty gry na pierwszym miejscu w grupie B. Dokładnie tak. No cóż, szybka gra. 28 minut. Jedna chyba z najszybszych dzisiaj. Dokładnie. No cóż. Zaraz nam pewnie Biker powie, kto w takim razie z drugiego miejsca wychodzi z grupy B. Tak, ty, Biker. On mówi, grają że, jeszcze. On mówi, że okay. on wychodzi. Czyli tam są jeszcze nierozstrzygnięte informacje, no ale tak czy inaczej nasza relacja będzie dobiegała końca powolutku w takim razie. Nie wiem, która tam jest minuta, pewnie będziemy wiedzieć, ale Clan Poland jest już na pewno w półfinale i oni będą grać z GF jutro. Natomiast nie wiemy, jakiego przeciwnika będzie miało kiedyś miałem team. To jeszcze przed nami taka informacja. No i cóż, zaczęliśmy rano, jest wieczór tak naprawdę. Zostaną cztery drużyny już za moment, tylko cztery drużyny. No i tyle. Jutro zapraszamy od rana tutaj na PGA, na turnieje Open, na tą relację, którą będziemy robić. I no cóż, Bajkerze, czy możesz nam powiedzieć, która tam jest minuta? I jaki wynik ewentualnie jeszcze? Dokładnie. Dziewiętnasta minuta. 12-11 dla Playdzie. To tam jest naprawdę wyrównana walka. Mm-hmm. No nic, no nie jesteśmy w stanie tego pokazać. Natomiast... Nie wiem, czy my teraz zostajemy i czekamy, aż ta gra się skończy, jak to będziemy rozwiązywać. Pytanie jest do organizatora. Czy my teraz zostajemy, jeszcze czekamy na zakończenie tej gry, czy będziemy tę informację podawać w jakiś inny sposób? Kończymy. W takim razie, słuchajcie, no informacja zostanie na pewno opublikowana we wszystkich kanałach naszych informacyjnych, więc zapraszamy do śledzenia. A my w takim razie będziemy dziękowali wam wszystkim za wspólnie spędzony dzień. Fajne gry, było co oglądać. Było co oglądać, jutro. Jest co wspominać na pewno. Kilka fajnych akcji było rozegranych i myślę, że ci co oglądali wiedzą o co chodzi. Jutro dwa półfinały oraz mecz o trzecie miejsce. Zapraszamy również do oglądania na żywo, czyli tutaj do Targów Poznańskich. Zapraszamy, przychodźcie, oglądajcie. Są konkursy, są turnieje Open w gry, więc wszystko będzie się działo. A oczywiście jutro kontynuujemy finały Ligi Cybersport w League of Legends. Agito, Lenovo, Kingston, NTT tutaj sponsorują to. 5000 zł weźmie ta drużyna, która wygra pierwsze miejsce, 3000 ta, która jest druga, 1000 zł ta, która zdobędzie jutro trzecie miejsce. Ja nazywam się Marcin Smorgon-Lelonko, ze mną dzisiaj był Mariusz Maniek-Dziarmaga. No i zapraszamy oczywiście na jutro. Jasne, dzięki śliczne. W takim razie spokojnego wieczoru wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.